Siemanko YouTube, strasznie się jaram, bo jak wróciliśmy do Polski, takim jednym z moich głównych celów było to, żeby zorganizować sobie granie w piłkę, jak najczęściej, co najmniej raz w tygodniu. I po 2,5 miesiąca pobytu tutaj, w końcu udało mi się ogarnąć granie w piłkę. Raz w tygodniu będę sobie ciupał w holóweczkę tutaj w Bielsku. Strasznie fajnie, ponieważ mamy fajną ekipę. Jak wróciliśmy do Polski, bardzo intensywnie zacząłem prowadzić sport. Początkowo była to ścianka wspinaczkowa i basen. I miałem 4 dni tygodniowo, dwa razy w tygodniu ścianka, raz w tygodniu basen. Niestety okazało się, że holóweczka jest wtedy, kiedy jeden trening ścianki. Tak więc będę teraz uprawiał 3 różne sporty, będę sobie raz w tygodniu pływał, raz grał w piłkę, raz chodził na ściankę sunaczkową, a pewnie Ola będzie chciała mnie jeszcze czasami wyciągnąć na w góry. Ale nie wiem, czy się przekonam. A jedna rzecz jest taka, że odkąd przyjechałem do Polski, co prawda zacząłem uprawiać sport 3 razy w tygodniu, ale przytyłem kolejne 4 kilo, nie wiem czemu. Okazało się, że sport nie jest wystarczającym narzędziem w utracie wagi ciała, ponieważ ubiatki u babci jednej i drugiej robią swoje i masa rośnie, ale najpierw masa, a potem rzeźba. Także zaraz jadę grać, spróbuję się coś nagrać w czasie grania, ale nie wiem, czy się uda, zobaczymy. Wczoraj była holóweczka, dzisiaj bardzo intensywnie, bo mam dużo spotkań, ale pokażę wam, jaka jest piękna pogoda. Tankowałem auto i patrzcie się, jak jest przepięknie. Jak wychodziłem rano z domu, to termometr pokazywał, że jest 1 stopień Celsjusza na plusie. Teraz jest niby 4 stopnie Celsjusza, bo patrzę na termometr, a jest tak ciepło, że jestem w samym swetrze, a kurtka leży w aucie, bo jest po prostu tak gorąco. Ale patrzcie się za mną, jest się super, jestem teraz pod słońce. Jest się super widoczność, ale jest mega smog. Tam jest góra. A tam jest smog. A tam budują bloki. Patrzcie się na niebo. Ani jednej chmurki. Jak wyjeżdżam z bloku, to mam taki widok. Tam jest Sędzielnia, a tam jest Skrzyczne w tle. Ale jest jej pięknie. A tam jest smok na dole. Jedziemy. No i dobra, już po porannych spotkaniach. Teraz mam chwilę czasu, żeby siedzieć w domu i sobie coś zjeść razem z Olą. A tak jak mówiłem na początku filmu, że Ola uznała, że muszę teraz schudnąć i że oboje zaczniemy się teraz lepiej odżywiać. Znaczy Ola się odżywia dobrze, ale że teraz oboje będziemy się lepiej odżywiać, będziemy mieć trochę więcej warzyw. Sam chciałeś schudnąć, nie ja. No tak, ale jak mówię, że to ty chcesz, żebym ja schudnął, to lepiej brzmi, niż jakbym powiedział, że ja chcę schudnąć sobie, tak. Także generalnie mam schudnąć, a komu na tym zależy, to jest nieistotne. W każdym razie teraz śniadanie, obiad. W sumie jest godzina 13:30, jem śniadanie, bo rano nie miałem czasu. Zjadłem tylko jedną kanapeczkę, taką małą, jak zawoziłem Emilkę do moich rodziców. Ale to takie pół kanapeczki z serkiem i pomidorem. A teraz prawdziwie męski posiłek, składający się z samych witamin. Popatrzcie sobie. Ile mięska i samo białko. Pyszności. Nie, no, gdybym mi się tego drzwiło, to bym chyba królikiem. Także do tego jeszcze trochę mniej zdrowo. Jecznica z różnymi warzywami i kiełbasą. Pyszności. I woda zamiast browarka, bo jest godzina 13:30. Dobra, Ola, filmik nagrany, możemy jeść. No, to jest moja woda, nie twoja. No i co sobie. Może jakiś dowcip przed obiadem? To by było dobre. Powiem wam dowcip przed obiadem. Młode małżeństwo w hotelu, zamawiają pokój i młody mąż mówi: poproszę pokój na dobę. A portier tak mruga, puszcza oczko do żony i mówi: a, ma pani szczęście, zwykle bierze na godzinę.
Dobra, biorę się za jedzenie, bo obiad już zimny, a trzeba wracać do roboty. Elo! Jest sobota po południu, jest przepiękna pogoda. Ja jestem właśnie w Parku Słowackiego w Bielsku-Białej. Tutaj jest lodowisko, a ja idę tutaj kawałek wyżej, jest boisko, jest Orlik, na którym będziemy grali w piłkę zaraz, ponieważ załatwiłem sobie też, że będę grał na Play Arenie w Bielsku-Białej. Następnym razem muszę tu przyjść, jak będę miał trochę więcej czasu, jak wezmę normalną kamerę, żeby ponagrywać, jak tu jest strasznie pięknie, ponieważ jest naprawdę bardzo ładnie w tym parku. Tu jest boisko, tu się gra w nogę, a tam jest hala, na której jest lodowisko. No i dobra, już jestem w domu. Powiem wam coś. Te bytańscy mnisi, którzy ślubują wieczne milczenie, nienawidzą sytuacji, kiedy siedzą na kiblu i ktoś gaśnie im światło. Dobra, pod ostatnim filmem ktoś zaproponował, żebym nagrał drugą część do filmu pod tytułem 5 książek, które musi przeczytać. Wydaje mi się, że na razie nie ma sensu nagrywać drugiej części, ponieważ tamte książki to jest takie must have, must read, to jest coś, co każdy musi przeczytać. Inne książki są ciekawe, są wartościowe, natomiast może kiedyś nagram drugą część, zobaczymy. Ale pomyślałem, że będę się z wami dzielił książkami, które aktualnie czytam. Aktualnie czytam dwie książki. Jedna z nich to jest Stephen R. Covey. Książka nazywa się 7 nawyków skutecznego działania. Mówi on o paradygmatach w naszym życiu, paradygmatach w naszej głowie, które sterują naszym życiem, które są takimi nawykami, które definiują to, kim jesteśmy. Książka mówi, jak to zmienić, jak w ogóle to dostrzec, jak to zmienić. Czytałem na razie połowę i jestem książką zachwycony, także gorąco ją polecam. Jak skończę, to powiem na temat tej książki coś więcej. Drugą książką, którą aktualnie czytam, jest J.K. Rowling Harry Potter, ale w oryginale. To jest pierwsza część. Ja czytam ją po angielsku, ponieważ uznałem, że książki takie typowo rozwojowe, książki jakieś takie, które są napisane może trudniejszym językiem, czytam sobie w języku polskim, żeby je zrozumieć. Ale chciałbym też czytać coś po angielsku, żeby rozwijać swój angielski. I uznałem, że Harry Pottera nigdy nie czytałem. Czytałem chyba pierwsze dwie albo trzy części. Nigdy mnie przypadł do gustu. Kiedyś tego Harry Pottera trzeba przeczytać, więc uznałem, że przeczytam go sobie po angielsku, ponieważ pierwsze części są skierowane raczej do dzieci i są napisane dość prostym językiem. Dlatego kupiłem sobie Harry Pottera. Jestem za połową i czyta mi się bardzo przyjemnie. Zwyczaj nie rozumiem powiedzmy 5 o 10 słów na stronę, więc czyta mi się go dość szybko, dość przyjemnie i w miarę mi się podoba. Także polecam. Ale Harry'ego Pottera chyba każdy czytał, albo prawie każdy. Nie będę mówił więcej. Kolejną książką jest książką, której nie czytam ja, ale którą czyta Ola. Jest to Walter Isaacson i to jest biografia Steve'a Jobsa. Książka napisana na zlecenie Steve'a Jobsa jest tak strasznie gruba. Ola książką jest zachwycona, strasznie się jej podoba. Zresztą ja z wielu stron słyszałem, że ta książka jest bardzo dobra i po prostu wszyscy ją polecają. Ola, co powiedzieć więcej o książce Jobsa? Że wciąga i że mimo, że ma dużo stron, to przyjemnie się czyta. Ola mówi, że książka wciąga i że mimo, że ma dużo stron, to przyjemnie się czyta. I Ola czyta ją bardzo szybko. A jeszcze coś na temat, tak, co dokładnie jest w tej książce? No, opisane życie Jobsa po kolei wszystko. Tak, w biografii Steve'a Jobsa możecie się dowiedzieć trochę więcej na temat życia Steve'a Jobsa. Takie podchwytliwe. I są jeszcze dwie książki, które mam. Jest taka osoba, Marcin Osman, który prowadzi własne wydawnictwo. Ma tam dużo książek właśnie z dziedziny biznesu, z dziedziny rozwoju osobistego i bardzo wiele osób chwali te książki. I planowaliśmy sobie na Mikołaja kupić jakieś książki z tej strony, ale stało się tak, że kilka dni temu Gary Vaynerchuk miał urodziny. 42 z tej okazji były 42% rabatu na jego książkę, więc uznałem, że kupię od razu. Więc jedna książka to jest Gary Vaynerchuk i książka nazywa się Hashtag Zapytaj Garego. Gary jest biznesmenem. Większość z was pewnie o nim kiedyś słyszała, ponieważ jest dość popularną osobą w internecie. Prowadzi Vayner Media i prowadzi równocześnie cały czas coś takiego, że ma live'y, nie wiem czy na Facebooku czy na YouTubie, ma live'y, w których odpowiada na pytania, które ludzie mu zadają. Zabrał część z tych pytań i dał je do książki. I wszyscy bardzo chwalą tą książkę, mówią, że jest po prostu świetna. Jeżeli ktoś się interesuje biznesem, social mediami, takimi rzeczami, to wszyscy ją gorąco polecają. To jest Gary Vee. A jeszcze jest inna książka, nazywa się Filozofia Hustle. Jest trzech autorów: Neil Patel, Patrick Blaskowicz i Jonas Kofler. Napiszę wszystkich autorów, ich wszystkie książki napiszę w opisie do tego filmu. Tak wygląda okładka. Książka jest ponoć taka, że no hustle, czyli zmierzanie do przodu, parcie do przodu w konkretnym kierunku. Ponoć ta książka też jest bardzo dobra. Na okładce napisane: siła, która dopali twoje życie rozpędem, sensem i pieniędzmi. Słyszałem dużo dobrego na temat tej książki, także jak przeczytam, to mówię wam coś więcej.
I to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli się podobało, pamiętaj, żeby udostępnić dalej, może komuś innemu też się spodoba. Jeżeli się jeszcze nie subskrybujesz kanału, to pamiętaj, żeby subskrybować kanał, żeby dostawać częściej materiał od nas. Aktualnie, jak widać, staram się nagrywać częściej, wrzucać częściej, czyli po prostu, żeby nic nie przegapić. I jeżeli się podobało, to daj łapkę w górę, żebym wiedział, że faktycznie się podobało. Widzimy się w następnym filmie. Elo! Fajnie nagrałem? Spoko, przejdzie. No to dobra.